Cześć, z tej strony Kamil Kumoch. Zostałem nominowany do jedenastki z motorowcem przez Marcina Michotę i postaram się odpowiedzieć na Wasze pytania. Nie mam ulubionego piłkarza. Jest kilku, na których na pewno zwracam szczególną uwagę. Są to zawodnicy, którzy grają na mojej pozycji. Thiago Alcantara, Toni Kroos. W przeszłości, kiedy grał jeszcze, to Andrea Pirlo. To byli tacy moi ulubieni piłkarze. A kiedy byłem dzieckiem, to na pewno był to Leo Messi i Ronaldinho. Nie mam swojego idola. Jest kilku zawodników, na których podpatruję, ale nie mam takiego swojego idola. Bardzo lubiłem w dzieciństwie Barcelonę, FC Barcelonę. Był to Messi, Xavi i Iniesta, ale tej Barcelony z tamtych czasów najbardziej lubiłem Carlosa Puyola. Nie wiem czemu, po prostu bardzo go lubiłem. Nie mam jakiejś oceny tej tabeli. Na pewno chciałbym, żeby wyglądała ona inaczej, żebyśmy to my byli wyżej w tej tabeli. Nie mamy wpływu na to, co jest teraz. Na pewno mamy wpływ na to, jak się będziemy prezentować dalej na boisku. Mogę zapewnić, że zrobimy wszystko, aby ten układ w tabeli się zmienił. Chojniczanka Chojnice, Wigry Suwałki, Stal Rzeszów, GKS Katowice i mam nadzieję, że my w końcu złapiemy taką pasję. No zdecydowanie preferujemy styl ofensywny. Zresztą wydaje mi się, że to było widać w tych pierwszych meczach. Na pewno teraz troszkę inaczej podchodzimy do meczów, ale jest to zdecydowanie styl ofensywny. Myślę, że dużo biegam. Myślę, że sporo tych kilometrów w trakcie meczu robię. Na pewno jest dużo aspektów w grze, które musimy poprawić. Teraz mieliśmy taki okres, mamy ten okres, gdzie pauzujemy i mamy teraz ten czas, żeby poprawić te aspekty i myślę, że je wyeliminujemy. No myślę, że najlepszy mecz dopiero przede mną. Nie pamiętam takiego meczu najlepszego. A co do najgorszego meczu, to myślę, że ten sprzed dwóch sezonów, kiedy zostałem zmieniony przed przerwą, dostałem tak zwaną wędkę i myślę, że to był najgorszy mecz w moim wykonaniu. Nie, raczej nie ma takiego instrumentu. Bardzo lubię muzykę, jest ona bardzo ważną częścią mojego życia, ale grę na różnych instrumentach pozostawiam fachowcom. Ja po prostu lubię słuchać. Jest sporo rzeczy, które bardzo lubię robić. Oczywiście poza piłką, bo piłka to jest najważniejsza część mojego życia, ale jest jeszcze na przykład, bardzo lubię motoryzację, muzykę, którą wymieniłem i myślę, że to są takie aspekty, które bardzo lubię w życiu, które można zaliczyć do mojego hobby. Tych miejsc w Lublinie, które można polecić, jest naprawdę dużo. Na pewno jest to Stare Miasto, jedne z najładniejszych w Polsce. Jest kilka bardzo fajnych restauracji, które można polecić, ale też przyjezdnym na pewno polecam zawitać na Arenę Lublin, na nasz stadion, bo jest to na pewno miejsce, które warto odwiedzić i można by powiedzieć, jest taką jedną z wizytówek tego miasta. To wszystkie pytania, bardzo dziękuję. Do dalszej zabawy nominuję naszego napastnika Krzysia Robskiego i mam nadzieję do szybkiego zobaczenia na naszym stadionie, na Arenie Lublin.